Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Witam się z wami z samochodu, skończyliśmy pracę. No i teraz jedziemy, jesteśmy na godzinę 18 umówieni z panią Aliną, czyli z właścicielką naszej sali weselnej. Będziemy dogadywać wszystkie szczegóły, mamy też dzisiaj szybkie spotkanie. No a może nawet nie takie szybkie, ale mamy dzisiaj spotkanie w kwiaciarni z paniami, które będą nam ubierać salę i kościół, więc wszystkie te szczegóły już będziemy dopinać w tym tygodniu. W weekend pewnie też będziemy rozmawiać z zespołem, ale to wszystko później. Na początku właśnie najważniejsze jest chyba to spotkanie z panią Aliną, tak żeby ustalić, o której godzinie będą posiłki, jaki będzie harmonogram tego dnia, tak żeby potem możliwie wszystkim jak najbardziej ułatwić pracę. No. To my jedziemy i widzimy się pewnie na miejscu. No i dojechaliśmy, właśnie wyjeżdżamy spod domu. Byliśmy już w kwiaciarni, słuchajcie, ale nasze przyjazdy tutaj zawsze wiążą się z jakimiś przygodami. Poczekajcie, mam krzywo kamerę. O, chyba lepiej. No i teraz też nie obyło się bez przygód. Było, słuchajcie, tak, że przyjechaliśmy, chcemy wchodzić do kwiaciarni, ona powinna być teoretycznie jeszcze w dalszym ciągu otwarta, natomiast no właśnie, chcemy tam wchodzić, a pani się okazuje, że zamyka i ona mówi, że już zamknięte. Ja mówię, ale proszę pani, ja przyjechałam w sprawie ustalenia kwiatów na ślub za 2 tygodnie. Ona mówi, o Boże, a to dzisiaj, a my się nie umawiałyśmy na żaden konkretny dzień, tylko umówiłyśmy się, że zrobimy to w tym tygodniu, dlatego że no w weekendy po prostu jest za dużo klientów i nie ma czasu na to, żeby przysiąść i takie rzeczy ustalić. No, więc przyjeżdżamy, a tu taki surprise, bo się okazało, że córka właścicielki ma w tym roku studniówkę i właśnie będzie zebranie, na którym będą jakieś tam rzeczy rodzice ustalać w tej kwestii. Więc kwiaciarnię trzeba było szybko zamknąć, całe szczęście. No, pani rozumiała naszą sytuację, że przyjechaliśmy tutaj tylko tak na szybkości i umówiła się z nami, że oddzwoni, jak będzie z tej szkoły wychodzić i da nam znać, także właśnie wsiedliśmy w samochód i jedziemy ponownie do kwiaciarni, spotkamy się, umówimy wszystkie szczegóły, a z panią Aliną się też właśnie umówiłam, że w związku z tym, że z tymi kwiatami nam wcześniej nie wyszło, że będziemy u niej trochę później, bo tak, byli na 18:00, aczkolwiek myślę, że tak z tymi kwiatami powinno pójść sprawnie, więc może nawet będziemy punktualnie. No w każdym razie tak. Były przygody, plan był, wziął, runął, znowu jest. Ale jakoś dajemy radę. Posiedzieliśmy sobie z Martyną, poczęstowała nas pysznym ciastem. Nie wiem, czy lubicie malinową chmurkę, ja lubię bardzo. Więc taki kawał od serca miałam okazję zjeść, Andrzejek też. To akurat najedliśmy się z słodkości. No i lecimy ogarniać tematy ślubne, ślubno-weselne. No. To zobaczymy się pewnie za chwilę. Pewnie już po spotkaniu w kwiaciarni. Ponownie jestem w samochodzie. Spotkanie trwało godzinkę. Wszystko omówiliśmy. Jutro już będziemy mieli telefon zwrotny z wyceną, dlatego że tak naprawdę dzisiaj z uwagi na okoliczności spotkaliśmy się już po godzinach pracy kwiaciarni i nie było pani, która zajmuje się jakby wycenami tych wszystkich dekoracji. Wybraliśmy sobie, tak mi się wydaje, bardzo, bardzo proste rzeczy, prawda, Andrzeju? Będzie ładnie, będzie prosto, będzie przede wszystkim biało-zielono. Poznaliśmy już też częściowo ceny, jeżeli chodzi o te bukiety, które będą na stołach dla gości. Wiem, ile będzie kosztowała moja wiązanka ślubna. I jestem zaskoczona tak na plus, bo bałam się, że będą to większe kwoty, więc póki co jestem naprawdę ukontentowana. Nie mam absolutnie na co narzekać. Rozmowa była bardzo miła, było bardzo konkretnie, widzieliśmy fajne zdjęcia, które nam jakby pomogły zwizualizować sobie to, jak to będzie wyglądało, bo pani miała przygotowane zdjęcia z wcześniejszych realizacji. Były też realizacje na naszej sali, więc to też nam pomogło, tak myślę, no bo już jakby widzieliśmy, jak to będzie wyglądać konkretnie w naszym miejscu. Kościół będzie też przystrojony w kolorze bieli i złota.
Będą lampiony ze świeczkami, natomiast z uwagi na to, że kościół jest cały drewniany, no to najprawdopodobniej te świeczki będą LEDowe. Z tych lampionów i tak tego nie widać, no a nie chcemy stwarzyć, no ale nie... Ale w sensie to nie są takie LEDowe, jak na cmentarz się daje na wszystkich świętych, takie badziewne. Tylko naprawdę to z bliska widać, że to jest LED, a z daleka, bo to nawet ten ma taki płomień się nawet tak, rusza. Tak, płomień więc... się nawet rusza, tak. To nie jest byle jaka lampeczka LEDowa, tylko taka naprawdę bardzo ładnie wykonana. Już wygląda, wiecie, na lekko podtopioną, więc daje to bardzo naturalny efekt. Nie będzie tego na pewno widać, trzeba by się mocno z bliska przyglądać, no a wiecie, to jest w szkle, no ale nie chciałabym ryzykować, jednak będziemy tam szli, będą się ciągnęły te welony, nie wiem, czy ktoś wpadnie na pomysł, że będzie próbował tamtędy przejść. No w każdym razie kościół jest drewniany, już raz jak byłam dzieckiem, miałam okazję zobaczyć, jak został, jak się palił w zasadzie. Całe szczęście to nie był żaden poważny pożar, natomiast no wiecie, drewno nie potrzebuje wiele, także nie ryzykowałabym w tej kwestii. Wybraliśmy już wiązankę też przed ołtarz. Na ławeczkach będą szarfy z hortensją i potem będzie spod hortensji będzie zwisał zielony ruskus, generalnie ruskus będzie w każdej naszej kompozycji, no ale właśnie tak chciałam, żeby było wszystko prosto i biało-zielono. No, bardzo zadowolona jestem, naprawdę to była bardzo miła rozmowa, bardzo konkretna i bardzo mnie cieszy to, że już jutro będę wiedziała, ile to wszystko będzie kosztowało. No i teraz czekamy właśnie na tą wycenę, bo w zależności od tego, co usłyszymy, albo zdecydujemy się na biały dywan, no albo się na niego nie zdecydujemy. Koszt wypożyczenia takiego dywanu to jest 600 zł, niestety biały dywan trzeba po każdej jednej ceremonii prać, co generuje dodatkowe koszty dla wypożyczającego, więc tutaj pani powiedziała, że tak, to jest zawsze 600 zł. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli kalkulacja, jeżeli chodzi o kwiaty, nie będzie jakaś dla nas przerażająca, no to ja bym się chyba na ten dywan zdecydowała, no ale jeżeli to by miało być coś bardzo kosztownego, jakby po sumowaniu z kosztów, no to trzeba się będzie nad tym zastanowić, aczkolwiek ten dywan, który jest w kościele, tak średnio mi się podoba. Widziałam brzydsze, ale widziałam też ładniejsze, więc zobaczymy. Jeszcze tak naprawdę w dalszym ciągu nie mamy pewności, kto nam będzie udzielał ślubu. Rozmawialiśmy tutaj o tym z panią z kwieciarni i jeżeli to będzie ksiądz Norbert, czyli przyjaciel księdza proboszcza warszawiak, to będzie na pewno bardzo miło, natomiast słyszałam opinię, że ten drugi ksiądz, który czasem zastępuje księdza proboszcza, taki już bardziej lokalny z racji swojego wieku, czasem łapie takie zawiechy w trakcie mszy. Mam nadzieję, że nie będzie udzielał nam ślubu. Naprawdę, szczerze w to wierzę. Mam nadzieję, że to jednak będzie ksiądz Norbert, tak jak zapowiadał to nam wcześniej proboszcz. No, jeżeli chodzi o kwiaty, to tyle. Już jesteśmy w Chamsku. Za chwilę będziemy podjeżdżać pod salę. Spotkamy się z panią Aliną, dopytamy o wszystkie koszty, potwierdzimy sobie co, jak, gdzie i kiedy. Pewnie spróbuję dopytać o to, o której godzinie, jakie posiłki wjeżdżają. Może to ułatwi życie kapeli, a jeżeli nie, no to wiecie, no są też na miejscu panie kelnerki, więc nie powinno być problemu z tym, żeby się gdzieś tam obsługa, czyli właśnie kapela, gdzieś tam skomunikowała z paniami, które będą pracować przy wydawaniu posiłków. Tak, no. Więc to by było tyle. Teraz znikamy. W ogóle to będzie strasznie mocno przegadany odcinek, ale tak jest. Jest dużo załatwiania, więc jest o czym opowiadać. O, ktoś właśnie podjeżdża tam przez park pod naszą salę. My pojedziemy tutaj od bramy. Już jesteśmy prawie na miejscu, także znikam i przychodzę zaraz do was z update'em salowym. Dojechaliśmy już do domu. Jest godzina 21. A ja przez pół drogi zdawałam relację mamie, potem babci, z tego co ustaliliśmy. Ledwo mówię. Jestem też strasznie zmęczona. Więc, żeby już nie przynudzać, to ja wracam do domu się ogarnąć i Lulu. A z wami pogadam jutro. No. Wszystkie szczegóły niebawem.